Dobry doping to jest podstawa dobrego meczu. Kiedy wychodzę na boisko i są pełne trybuny, po prostu to jest wspaniała ekscytacja. Przy pustych trybunach to nie jest ta sama gra, to po prostu gramy to na zwykłym polu można tak grać, a na prawdziwym stadionie, kiedy są z nami prawdziwe kibicki, to jest dopiero gra. No, myślę, że kibicki naprawdę są ważne w czasie meczów, bez nich to jakoś by nie miało sensu i tak myślę, że gdyby nie one, to w ogóle bym się nie chciał na nie przychodzić. To jest tak, że jak się wychodzi na boisko i się widzi kibiców i kibicki, to się czuje jak w domu i czuje się, że goście to są goście, a my jesteśmy u siebie. Doping kibicek? Ja bym powiedział, że wytwarza niesamowity nastrój na stadionie, taką magię, której nigdzie indziej nie da się odnaleźć. Kibicki nadają sens naszej grze. Niesamowite jest to, że gdy przegrywamy, czujemy jeszcze większe wsparcie. W zeszłym sezonie zachwyciło mnie takie zaangażowanie kibiców na początku sezonu, jak wymyślały wszystkie te przyśpiewki, jakie były pompony. Kiedy strzeliłem swoją debiutancką bramkę, pierwszą w tej drużynie, po prostu uczucie, kiedy kibicki skandowały moje imię i nazwisko, było nieziemskie. Co czuję, kiedy słyszę głośny doping kibicek? Rządzę zwycięstwem. Taką czuję ogromną motywację. Na pewno czuję dużo radochy i dużo siły w nogach. Co wyróżnia kibicki DKP Studnia na tle innych kibicek? Uroda. Uroda. Przede wszystkim uroda. Uroda. Zdecydowanie uroda. Są bardzo głośne. Zawsze głośniejsze od kibiców naszych rywali. Kibicki są wierne. Kibicują nam bez względu na zwycięstwo czy porażkę. Są najwierniejszym zawodnikiem drużyny. Najważniejszą cechą kibica jest trwanie na dobre i na złe z drużyną, a nasze najpiękniejsze kibicki właśnie są najwierniejsze na świecie. Kochamy Was!